świadem, unikając co dzień wpadek. Pod angielskim pseudonimem Mr. John Lancaster Peck. Stale w czarnych rękawiczkach, pamiętając o wciskach. Do hotelu radzieckiego, nieradziecki przybył człek. John Lancaster podaje mnie, u mnie podczas nocy ciemnej. Po czerwieni czaskał cichcem, jakie zdjęcia albo slajd. Potem w normalnym świetle wychodziło bardzo szpetnie. Wszystko to, co tak cenimy, czym się chlubił cały kraj. Dom kultury, duma nasza, wygląd miał starego stracza. Nowoczesny rynek w centrum przypominał brudny składy. Nawet gum na mikrofilmie, mikrowypad coś i dziwnie. A już wspomnieć nie wypada, jak wyglądał Pearl Hat. Lecz pracować bez podładnych, to dla szpiega frajda żadna. Wróg pomyślał, wróg wymyślił, sprytnie z prawdą zmieszał fałsz. I w lokalu gdzieś nad ranem, towarzysza Epifana. Tak chomotał, tak stołował, że się złamał człowiek na. Zdawał się i piwan chętnym, i pazernym, i pojętnym. Nie znał miary wielki pociąg, czuł do piwa i do pań. W ogólności do wywiadu znakomicie mógł się nadać. Spotkać może to każdego, jeśli mięczak jest i drań. Teraz słuchaj mnie uważnie, o 15 obok łazi. Na postoju złap taksówkę, podaj kurs, zatrzaśnij drzwi. Zwiąż kierowcę, zabierz utarg, potem szybko wracaj tutaj. Później wieś o tej aferze, poda radio BBC. Jutro włóż koszulę świeżą, do maneżu idź w maneżu. Facet spyta, chcesz pan wiśni, ty odpowiesz czemu nie. W wiśniach arbuz jest ukryty, nadziewany dynamitem. Ty natychmiast po spotkaniu arbuzem przekażesz mnie. Ty wykonasz już zadanie, mówił szpieg do Epifana. Będzie forca, kupa dziewczyn, do Chicago albo dwa. Gdybyś wiedział, komu zlecił agent swą robotą krecią, wzorowemu wywiadowcy, majorowi z KGB. Świetnie znał profesję własną, a z wywiadu John Lancaster. Lecz okrutnie się przeliczył w swych rachubach Mr. Peck. Został unieszkodliwiony, ostrzyżony, osądzony. A w hotelu mieszka teraz cichy i spokojny Grek.